Siemanko, wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będziemy stawiać wynik na Euro 2020 na Mistrzostwa Europy. No ja na to nagrywamy pod koniec maja, w ostatni dzień maja, praktycznie 30 u mnie jest. Ale to nagrywam, bo już mam zaplanowane filmiki na czas, a nie chcę później nagrywać to. No wiecie o co chodzi, żeby później nie było stawiałem wynik na Mistrzostwa Europy, kiedy już jest po Mistrzostwach Europy. No dobra, mniejsza z tym i przechodzimy do stawiania wyniku. Pierwszy mecz na Euro gramy ze Słowacją, drugi z Hiszpanią, trzeci z Szwecją. No i mój typ dla meczu Polska-Słowacja to jest jak z Słowakami. Kurde, 2-3-0, tak się zastanawiam. Jeśli nie wiem, jaki będzie zespół na te euro, czy i w ogóle nie. Ale moim zdaniem to Polacy powinni wygrać Słowacją, bo to taki rywal niegroźny, mam nadzieję, że przekonamy zresztą. I ja tam stawiam 2-0 dla Polski w pierwszej fazie grupowej na Euro, w pierwszym meczu. No, możecie napisać w komentarzu, jaki wy stawiacie wynik meczu i w ogóle. No, także cóż, trzymajcie się ciepło i na razie. Zostawcie łapę w górę dla Polaków. No.